Nie wiem, czy moje mecze z Igą można nazwać rywalizacją, bo i tak zawsze przegrywam. Ale mówiąc poważnie, myślę, że to wyjątkowa zawodniczka. To, co robi, jest po prostu niesamowite. Chciałabym grać tak jak ona w przyszłości. Bardzo trudno ją pokonać. Ona świetnie porusza się po korcie, ma wspaniałą technikę uderzeń. Za każdym razem, gdy gram przeciwko Idze, daję z siebie wszystko. Mam nadzieję, że następnym razem będę miała większe szanse. To wspaniała tenisistka. Wygrana z nią pod koniec poprzedniego sezonu była dla mnie bardzo ważna, bo już sama nie pamiętam, ile takich pojedynków przegrałam wcześniej. Zwycięstwo nad Igą w Teksasie było swego rodzaju przełamaniem i dało mi wiarę, że jestem w stanie ją pokonać. To procentuje również w obecnym sezonie. Dzięki temu wiem, jak grać przeciwko takiej zawodniczce. Wygrana dała mi może nie zastrzyk pewności siebie, ale właśnie wiary. Muszę przyznać, że Iga gra po prostu świetnie. Gratuluję jej tego, jak dobrze potrafi prezentować się na korcie. Zobaczymy, jak będzie sobie radzić w następnych turniejach. W Indian Wells Iga zagrała rewelacyjnie i jeśli mam być szczera, nie miałam w tym meczu żadnych szans. Jest jedną z najlepiej poruszających się zawodniczek w turze. Gra coraz bardziej agresywnie i dzięki pewności siebie odprowadza rakietę bardzo swobodnie. Uwielbiam Igę, to świetna dziewczyna i bardzo doceniam to, co już osiągnęła w sporcie, mimo młodego wieku. Nie ma wątpliwości, że w poprzednim sezonie Iga była najlepszą zawodniczką w turze. Miała niesamowitą serię zwycięstw, osiągała rewelacyjne wyniki. Ale powtórzyć taki rok będzie niezwykle trudno. Od początku sezonu kilka dziewczyn gra naprawdę imponująco. Sabalenka, Rybakina. Więc to naprawdę nie będzie łatwe. Ale nie chcę wróżyć z fusów. Wolę obserwować rozwój sytuacji, no i rywalizować. Przecież wciąż jestem aktywną zawodniczką. To mój cel. Ale wracając, to co Iga zrobiła w poprzednim sezonie było po prostu niewiarygodne.